Szaleństwo, nie ma co tego rozpowszechniać i nie braliśmy bowiem pod uwagę. Ale jeden z tych dżentelmenów na tej samej setce, nazwanej Lila Mai, wrócił, może nie samotnie, ale przez północny Atlantyk. I to już na pewno było nie tylko szaleństwo, ale była to także dobra praktyka morska. O dobrej praktyce morskiej może powiedzieć, jak mało kto, Tomek Ciechocki, którego nagradzaliśmy rok temu. Poproszę tutaj Tomka, żeby teraz... Chcę wręczyć statuetkę dla Szymona Kuczyńskiego, kapitana... Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, ja mam lekki problem, ponieważ my się z Szymkiem znamy trochę. Nawet razem żeśmy się ganiali w jakichś legadach. Ja najbardziej wypasionym sprzętem, jaki można sobie wyobrazić, przynajmniej w mojej klasie. Natomiast Szymon, wybacz, dłubanką taką ze sklepu. Mniej więcej moja szuflada od biblioteki ma więcej sklejek i kosztuje drożej niż ta jego łódka. Przypłynęliśmy mniej więcej razem, nazwijmy to pewnego rodzaju remisem. Ja odrobinę wcześniej, może tam dosłownie na, tak jak to się mówi, na włos. Natomiast wszystkie brawa zabrał Szymon. To jest niesprawiedliwe, to jest złe, to jest w ogóle niedopuszczalne, ale biorąc pod uwagę to, co zrobił tą łódką, a zapewniam Państwa, że w tym roku, w minionym roku, przepraszam, regaty Poloneza były naprawdę dla twardzieli, bo tam się wycofało sporo grubych łódek. To, że on dopłynął, że dotrwał tą łódką, a jeszcze przedtem okazało się, że jakiś Atlantyk przepłynął. Tak, Atlantyk to jak grubo popływał facet. Także naprawdę z wielką przyjemnością wręczę mu tę statuetkę. Z całym szacunkiem i mam nadzieję, że to jest naprawdę wzór dla wszystkich. Dziękuję. Plany i tak dalej. Mam inne zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że w przyszłości te małe łódki w Polsce staną się popularne i będzie wielu takich niby wariatów, poważnych facetów, którzy i kobiet, które to robią. I tu muszę przede wszystkim podziękować przede wszystkim osobie, bez której to by się nie dało, czyli Broszce. Praca przez ten północny Atlantyk ze mną tutaj do domu i wszystko skończyło się dobrze. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz nagroda specjalna.